skała, no kurczę, przeciwko MFC to aż się prosi rzeczywiście, żeby te skały zagrać. Przeciwko MFC, przeciwko Kindred. Cassante nie jest najłatwiejszym matchupem, ale co z tego? No ale to i tak, była Gwen, był Darius ewentualnie. Ogólnie, że zobacz, teraz znowu Ice dopycha. Ileż pingów, ta nerwówka przy tym smogu. Ojojo, Adi, łapie slow Q. Ale slow Q to jest potężne obrażenie, ale nie wystarczy. Ale no właśnie, Adi, Lamstry spać zagrane. Ruzaki, czy on otworzy nam właśnie tę grę tym pierwszym zabójstwem? Nie jest to ja łatwe. Czekaj, Adi czekaj, próbuje czekaj, się wyratować, jest to Ruzaki upada. Manny zgarnia pierwszą eliminację. Ice odpalony Kaling. Leci teleportacja, pojawia się też Matrix, odpalony Ghost, ale jest kolor. Jego uwaga, kolor, flaszerka w no jak są zestakowani, ale nie robi tego. Ciężko byłoby z follow-upem. A z drugiej strony. Ten jednostkowy Drake dla Zitten też nie jest jakiś wybitny, ale zobacz, Zitten nie za bardzo interesują się tym smokiem, tam poleciał tylko i wyłącznie Ryuzaki, próbują pokarać to, co próbował zrobić Alior. Udaje się znaleźć tę jedną eliminację, uratować. Ją tam szturmuje, chce ją przełamać, chce mocniej otworzyć tę mapę, to się udaje, mamy 3 do 3 wieżek, ale zobacz, 0 na City świetnie wykorzystuje okazję i to, co mówiłem wcześniej, nie wybaczają błędów, to tempo jest złapane, ten leśnik jest złapany, ten leśnik niedługo może być martwy, to się dzieje, Dekalig odpalone, shutdown dla Ice'a. Też jeden palec, oni się pożerają całego. W tym momencie kolor, no próbuje pożreć Adiego za tego kraba, ale reszta Zero Tena City, no oni lecą dołem, szturmują ten dół, kolor z fleszem do przodu, Adi. Próbuje jeszcze tym saltem ze ścian, ale kompak. To będzie solo kill. Brakuje obrażeń, ale jest reszta Zero Tena City, Lamstry Spike odpalone. Jest Sevens, Alior Bank już nam dołączył do całej tej rozruby, ale no zobacz, latuje też reszta Zero Tena City. Sevens próbuje kupować przestrzeń właśnie za pomocą swojego ultimate'u, ale Ice, on też już odpalony. Niezły ultimate od Matrixa, żeby przerzucić Ryuzakiego, ale on prosto leci dalej w Matrixa, próbuje go zabić, ale to nie wystarczy. Zero Tena City chyba w tym momencie to oni się delikatnie zapędzili. To momentum jest w tym momencie po stronie Ice'a i spółki. Ten z kolei odpala ultimate'a, idzie do przodu. No i mocno przetrzepił tutaj szeregi Alior Bank Teamu. Manny czekał za ścianą, ten pasyw z ultimate'em, no on jest dostępny. Czyżby no, kolora nie jest wcale tak łatwo powalić. Ten pasyw, no jak na razie nie dostępny. Zero Tena City dostaje jasny sygnał, nie ma Tiberysa, nie ma stuna. I niedługo nie będzie Alior Banku, jeżeli właśnie takich ważnych zasobów nie masz. Wchodzi Ice! Cały na biało, ale niedługo może być cały na czerwono, Piotek, bo to w krwi zawodników Alior Bank Teamu. No zobaczmy, Slowki jeszcze podjeżdża od boku. Nie flaszuje za ścianę, nie ma tej decyzji. Seven z króciutkim bullet time'em, Ice po prostu pogoni, po prostu będzie chciał posprzątać. Bardzo króciutki bullet time i bardzo króciutki może też być niedługo czas Alior Bank Teamu właśnie w tej mapie, Piotrek. Bo Zero Tena City zaciska, zaciskać, Zero Tena City zaczyna zaciskać. Zero, tutaj kolor. Co to jest sam slow kill, jeszcze kawałek drogi, Adi go mocno układa, ale czy to wystarczy? O, ten zegar, ta Zonia! Adi się przeliczył, nie zdążył użyć ultimate'u, nie miał jak, on go nie miał po prostu! Tego smoka, naprawdę dobre, są tutaj wszyscy Adi, niedługo, znaczy on już oczywiście na posterunku, Ryuzaki próbuje pojedynkować się z Manem, ten Tippers już wypuszczony podwójny cyklon, Unstoppable Force! No i Man niestety, nie udaje się tego przeżyć, Alior Bank, no w tym momencie trzeba się wycofywać. W tej walce jeszcze nie ma Ice'a, on niedługo nam się w niej pojawi. No i ta kanonada, ten Dekalik, on też niedługo wróci z cooldownu i Zero Tena City niedługo może wpaść właśnie do Bazalioru. Na to wygląda, maszerują z dolną falą, to może być nawet koniec gry. Jeszcze Seven spróbuje z ultimate'em, ale ten szybko przerwany. Ratował się Gale Force'em gdzieś do boku i teraz Ice odpala swoją R-kę. Zero Tena City napiera na bazę. Milne Maciek całkiem jedzą bombę tam przyjął, bomba Gomilowa też wypuszczona, ale Zero Tena City też najwidoczniej jest spuszczone ze smyczy. Matrix z niezłym ultimate'em, no próbuje zaunować, ale też wystawia się na poświęcenie dla ZTN. Tutaj już nie ma dwóch zawodników, nie ma Matrixa, nie ma Manego. Zero Tena City maszeruje nam po wina, Piotrek. I to chyba będzie koniec gry, jeszcze spróbują, jeszcze chwycą Ice'a, ale nawet mimo tego nie ma obrażeń na koreańskiego strzelca. Manny dołączy, stun naładowany, ale kolor jest chyba po prostu zbyt twardy. Ostatni zryw. Cały czas trzyma się na nogach. Ostatni zryw, ostatni podek i ostatni ultimate od kolora. I niedługo ostatnie gwoździe to drobny. Słuchaj, Piotrek, Zero Tena City. Oni nie wybaczają błędów. Powiem to jeszcze raz. Dajesz palec, a oni cię zżerają całego. Piękna gra od Zero Tena City, naprawdę.